Rabcu, na co się patrzy? Nie wejdę, ja się boję ciemności. No i po prostu boję się ciemności, ja nie wejdę. Ile masz, 2 lata czy 5? Nie no, 20, ale nie wejdę. 20 lat masz, się boisz ciemności? Śpisz też przy świeczkach? Panie poruszniku. Naprzód, żołnierz. Nie wejdę, panie poruszniku. Zatkę wepchnąć. Rozkaz. Szybciej! Naprzód! Pan porucznik to jednak fachowiec. No wiadomo przecież, że pan porucznik to jest fachowiec. Moi drodzy, a ja zapraszam was na draft żołnierzy FIFA 19. Lecimy! Kibicu, ciągle za mało końców? Zajrzyj na superkońsy.pl. Najlepsze ceny w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa i tysiące zadowolonych klientów. A z kodem KIBIC otrzymasz końsy 5% taniej. Zapraszam, link w opisie. Moi drodzy, a skąd pomysł na ten draft? Standardowo, jak to jest w ostatnich odcinkach z serii draft, to wy wybieracie właśnie, co będzie w kolejnym odcinku. I tak, komentarz od YOLO Cowboy. YOLO YOLO. Draft żołnierzy, draft piłkarzy z najwyższymi strzałami. 459 łapek. Serducho ode mnie, dzisiaj właśnie robimy sobie draft żołnierzy, ale co będzie w kolejnym odcinku za tydzień, we wtorek o 15:30? To już zależy od was, także moi drodzy, komentujcie, dawajcie swoje propozycje odnośnie kolejnego draftu, zostawiajcie lajki pod tymi pomysłami, które wam się podobają i nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę pod odcinkiem. Nowych widzów zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, a tymczasem już nie przedłużając, lecimy z wyborem tych najlepszych strzelców, ikony pierwszeństwo. Zaczynamy! To na początek, moi drodzy, ustrzelmy sobie jakąś fajną formację i uwaga! A wiecie co? Niech się dzieje! Nie lubię grać trójką obrońców, ani piątką, ale tu 5-2-2-1 wygląda, no, nieźle. Powiedziałbym tak, jak armia jakaś. Także dajcie pierwszy zawodnik. I już jest Paul Scholes! Manchester United ostatnio robi cuda. No, chociaż w lidze przegrał z Arsenalem, ale to, co się dzieje w Lidze Mistrzów, zostaje w Lidze Mistrzów. W takim razie pierwszy Paul Scholes. Zaczynamy dobrze, w takim razie lecimy od napastnika. Zobaczmy, kto będzie kolejnym wyborem. A tu... Ależ karty. Nie musimy wchodzić sobie w szczegóły, patrzymy tylko na statystykę strzałów, ta co jest na ogólnej karcie. No i tu zdecydowanie najlepszy Kun Sergio Aguero z Ligi Mistrzów. W związku z tym 93 strzałów skakuje do składu. Prawe skrzydło, no to co, Raheem Sterling? Czy może? Pedro też, uwaga, zerknijmy szybko. Lozano 83, panowie mają mniej. Lozano wskoczył do składu, lewe skrzydło, tu pójdziemy szybciutko, dzisiaj ekspresowe wybory. A tymczasem Thierry Henry, druga ikona, nie ma się nad czym zastanawiać. Środek pomocy, moi drodzy, zapraszam serdecznie. I tym razem wybór pada na Wormera z klubu Bryż Holendra, 76 w statystykach strzału. No to lećmy, ta lewa obrona, takie skrzydełko, wahadełko lewe, a tu... Najlepszy strzelec to będzie Delf. Trzech środkowych obrońców. Zobaczmy, jak u nich ze strzałami. 49 Marcelo, który występował kiedyś w Wiśle Kraków. Teraz Olympique Lyon, Brazylijczyk, wskakuje do naszego składu. Kolejny środkowy obrońca. Może jakaś ikonka. Może jakieś fajne karty są. Ten młody Holender z Ajaxu, co oni też tam wyczyniają. Cuda. Jeszcze się upewnię, 75. Nikt nie ma lepiej. Holender wskakuje do składu. Proszę bardzo, jeszcze trzeci środkowy obrońca, Kakeres, Urugwajczyk z Lazio, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem jego nazwisko. W takim razie drugie skrzydełko, takie tam wahadełko. I tutaj będzie zdecydowanie Florencji Włoch z AS Romy 77, tutaj karta Informa Langa nie pomogła, także Włoch wskakuje do nas do składu. Wybierzmy sobie bramkarza. I jak wybieramy bramkarza? No to też może idźmy pod tą drugą statystykę, co jest. Nie pamiętam, jak to jest u bramkarzy. To jest łapanie, żeby było sprawiedliwe. Jak tu idziemy w strzały, to tu idźmy w łapanie. I najlepiej z łapaniem Thibaut Courtois. Moi drodzy, zobaczcie, na razie 11 strzelców naszych żołnierzy wygląda tak. No, przodzik jest dobry, ale idźmy jeszcze z ławeczką i rezerwami. No i tutaj strzelcem najlepszym jest... Kandreva, 79, tak jest. Teraz wybór pada na Ilicicia, kolejny gościu z Serie A. Dużo właśnie tych naszych żołnierzy stamtąd pochodzi. A tymczasem następny strzelec to będzie Guarin. Zobaczmy dalej, jakieś ikony, Luka Modric. Udało się, moi drodzy, chociaż Joaquin miał 77 strzałów. Inform Modricia, Chorwata z Realu Madryt, 78 strzałów. Bo teraz do składu wskakuje Ignatiev, Lokomotiv, Moskwa, Rosjanin, 67 tylko w statystyce strzału. Ach,
No cóż zrobisz, nic nie zrobisz, trzeba wziąć Alabę, tego Austriaka z Bayernu Monachium. Nic innego nie wyczaruje. No to jeszcze idźmy z kolejnym bramkarzem, może jakaś ikona. Nie, łapaczem najlepszym jest Inform Sommera, ostatnia piątka strzelców, naszych żołnierzy. Sprawdźmy to. Jako pierwszy z nich powinien być Luis Figo. Trzecia ikona. Ho, 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 ho. Dobra, Figo sobie na razie od razu tu wrzucę. Czterech do końca, moi drodzy. Dajcie jeszcze jakichś konkretnych żołnierzy. Ja, wiwa, wawa. Marco Reus 9-1, Gareth Bale 8-9. Dlatego Niemca z BVB biorę. Jeszcze trzech. Tu naprawdę jest dobry wysyp póki co. Moi drodzy, ale to są zawodnicy, ale najlepszym strzelcem z nich wszystkich jest Eden Hazard. 86 statystyki strzału. Także jeszcze dwóch ostatnich żołnierzy. Tym razem będzie to Kamara. Oj, tu chwipa się namyśla. To chyba znak na to, że w ostatnim wyborze będzie Maradona albo Ronaldinho. Przekonajmy się, być może będzie to Pele. Uwaga, nie, ale to będzie, moi drodzy, kolejny gracz londyńskiej Chelsea, a mianowicie William. Moi drodzy, no to w tym momencie dajcie mi 3 sekundki, poukładam sobie ten skład naszych strzelców, żołnierzy i wracamy, widzimy się za chwilę. I moi drodzy, już przygotowana jedenastka wyjściowa, za dużo się tutaj nie pozmieniało. Ocena 89, zgranie 81 i jeszcze będziemy wybierać za chwilę trenera. Zobaczcie na tą ławkę rezerwowych. Same informy i jeszcze Marco Reus, bohater nagłówków. Na pewno musi wejść Modric, Reusa też bym chciał wpuścić. Hazard chyba też tam będzie wchodził, chociaż z drugiej strony trzy ikony z przodu. No jakoś będziemy to musieli połączyć, ten tył troszeczkę gorszy. Ale dlatego ich tu jest aż 5. Jeszcze wybór trenera. Wybierzmy może takiego, który nam podwyższy maksymalnie zgranie. Niech tak będzie. Jest troszkę zawodników Chelsea. W związku z tym Maurizio Sarri. Zobaczymy, czy zagramy tą Sarri Ball. Tutaj jeszcze FIFA się namyśli. Podsumowanie. Uwaga, magiczna liczba będzie na pewno niesamowita. 173 ocena ogólna. 84 ostatecznie zgranie. 89 ocena składu. W takim razie poznajmy przeciwnika. I mam wielką nadzieję, że nie będzie to jeden jedyny przeciwnik, tylko będzie ich więcej. Lecimy. I proszę Państwa, ładuje się skład mojego rywala. Ojojoj, trzy ikonki. Toty Varane, Oblak na bramce, są informy, jest Future Stars, jest Eden Hazard. Zgrania nie ma najlepszego, ocenę ma chyba podobną do mojej. No to wszystko rozstrzygnie się na boisku. Lecimy z tym spotkaniem. Figo, Luis Figo, Portugalczyk. Luis Figo, rzutka, zamknij to. Thierry Henry rozpoczyna strzelanie, no całkiem nieźle. Strzał Florencji, ależ armatę przymierzył. Cóż to był za strzał Alessandro Florenciego. Prawy obrońca strzela, no niczym najlepsi napastnicy świata. Zobaczmy raz jeszcze. 1-0 Florencji, kto by się spodziewał. Dobre zachowanie. Puść go tam, pięknie. Thierry Henry, co zrobi Thierry Henry? Wyczyszczony w ostatniej sekundzie. Próbujemy w jakiś niesamowity sposób zaskoczyć. A spróbujmy, dlaczego nie. Uwaga, Aguero. Strzelił. Jest żołnierz, to strzelił, tak? Luis Figo. Ale dlaczego aż taki przerzut, Luisie? Brak słów, Luis Figo popełnia kardynalny błąd, jak można tak się zachować i Optimus Prime Del Piero ładuje bramkę na 1-1. Nie przejmujemy się, gramy dalej. No dobra, trzeba się wziąć do roboty w drugiej części spotkania i rozstrzygnąć to na naszą korzyść. Aguero na razie w ogóle niewidoczny, Henry zawodzi, Luis Figo coś tam poczarował, ale też nie za dużo. Florencji na razie dźwiga tylko to spotkanie. Luis Figo. I myślałem, że to zakończyło się w bramce, a nie tylko na bocznej siatce. Nie może tak być. Widzieliście to, jaki festiwal w ogóle dziwnego odbicia piłki i Del Piero. On się nie myli w takich sytuacjach. Tu
Ajajaj, no dobra, nic. Stawiamy na ofensywę, z defensywy przechodzimy na ofensywę i zaczynamy strzelanie, no co zrobimy? Piękna piła do Luisa Figo. Luis Figo jest dużo szybszy, jest znacznie szybszy. Podanie, strzał, odbitka i oczywiście w moim przypadku to musi się zakończyć tylko na rzucie rożnym. I... Czy państwo to widzieli? Thierry Henry po raz drugi robi coś takiego. Ach, przecież Belk sam się nie przedrze, ale strzał! Supek! Nie, on mnie tu będzie upokarzał jeszcze tym Viniciusem. Courtois przenosi piłkę nad poprzeczką. Chociaż tyle. Ostatnia akcja w tym spotkaniu. Przeciwnik jeszcze ma szansę mnie dobić. Czy pan sędzia już nie da? Jestem po prostu zdruzgotany tym, co się tu wydarzyło. Żołnierze moi walczyli jak mogli, ale FIFA i jej umysł i jej styl gry po prostu nie był na tyle przygotowany na takie strzały. Ostatnio słabo coś mi idzie. Wszyscy idą do góry z umiejętnościami FIFA, a ja chyba idę w dół. Otwórzmy sobie paczki. Tyle, że jeszcze zrobiłem sobie, moi drodzy, jakieś tam SBC-ki. Złota paczka zawodników premium, nie prime. To 25 tysięcy monet jest ona warta. Dwóch takich. Może tu będzie szczęście. Złota paczka. Uwaga. Czy uda się coś trafić? No tutaj sukcesem będą ekrany. Ale póki co Paulo Oliveira. Czas na drugą złotą paczkę. To są nagrody oczywiście za ten fantastyczny draft. Nie mogę tego przeżyć, że po raz kolejny zakończyło się to w taki sposób. A tu Holender, Ramsilar. Dobra, moi drodzy, przejdźmy do trzech paczek. Najpierw piłkarze 8-1+. Czy będzie jakiś walkout? Może chodźmy chociaż na ekrany, moi drodzy. Są ekrany. Niemiec, bramkarz, Köln, a to jest Horn. Na razie jaki draft, takie paczki bym powiedział. Dwóch Niemców, Bellarabi i Horn. No to jeszcze idźmy z tą drugą paczką. 81+, pad odłożony. Jest walkout. Będzie ktoś tam wyjdzie, moi drodzy. Bramkarz Keylor Navas. Real Madrid. Jakże się cieszę. 8-7. No, no to przepalanka jakiegoś, zawsze taki Navas się przyda, prawda? Proszę bardzo, a tak z ciekawości, po ile taki Navas chodzi? No 30 tysięcy można z niego dostać, ale oczywiście to jest gość niewymienny. W takim razie przejdźmy do ostatniej paczki w tym odcinku. Złota paczka zawodników premium, Carnival. Poszła! Czy jest możliwy drugi walkout? Może tak, może nie, może na pewno nie, ale czy są ekrany? Może tak, może nie, są. W środku złoty Włoch, środek pomocy Chelsea i to jest oczywiście Jorginho. 8-4. Niestety, moi drodzy, po raz kolejny porażka w pierwszej rundzie. Tutaj jestem bardzo zły, nawet już nie tyle na siebie, co na to, co się działo w FIFA i ten jej umysł, fizykę gry. Thierry Henry dwukrotnie jakoś się składał, chociaż raz powinien być gol, później supek, tam przeciwnik. No nie będę już nic mówił, no trudno, tak to się dzieje, przegrałem, byłem gorszy, a może byłem lepszy, a przegrałem. No to jest nieistotne, porażka jak porażka, w paczkach trafiony Keylor na was. Także to by było na tyle, moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, pomimo mojej porażki, ale mam nadzieję, że i tak było co oglądać, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o tym, żeby w komentarzu napisać swoją propozycję odnośnie kolejnego draftu i oczywiście zostawiać lajkacze pod tymi pomysłami, które wam się podobają. I na dziś to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku, który już w najbliższy czwartek, chyba również o 15:30. Także miłego dnia i do zobaczenia!